Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami powrót do Path of Exile. Często na wasze pytania odpowiadałem, że nie gram w ten tytuł już mniej więcej od roku. A tu pyk, jak dzik zarośli, jak cyce Clary Croft Tomb Raider ze stanika podczas skakania z niespodzianki. No ale spokojnie, jak poprzednie ligi nie bardzo mi się podobały, tak Betrayal wraz ze swoimi zmianami zaciągnął mnie niczym gąbka w wodę. Oczy podkrążone, 20 godzin bez przerwy na liczniku, przez całą noc, przez cały dzień, ale cisnę dalej! Przed wami szkieleto zombie aura bot, czyli moja wariacja na temat Summonera, którą postanowiłem wam opisać. Zapraszam więc na około 20, może nawet 30 minut brodatego pierdolenia o Poe, jak za starych dobrych czasów. Tradycyjnie, jeżeli gracie w Poe, zapraszam was też na brodatego Discorda, 5 minut od czekania po wejściu, ogarnięcie zasad, kanał Szukam do Gry, tam wpisujemy wykrzyknik Path of Exile albo Poe, pojawiają się kanały głosowe i mocno aktywny czat. Tam się chwalimy zdobyczami, tym, że padliśmy na hardkorze, pytamy o coś, wymieniamy się informacjami itd. Również tradycyjnie grę jako Path of Exile, czyli pierwszy raz widzicie na oczy, macie za darmo. Na G2 możecie dorwać skiny, kody na różne skiny, ostatnio nawet na Xboxa jakieś kody się pojawiały, tylko tradycyjnie nie popieram RTM-u, czyli kupowania sobie na przykład chaosów poza grą. Skiny są całkowicie legalne, waluty nie popieram. Co ważne, wkrótce Poe ma też pojawić się na konsolach PlayStation. W opisie znajdziecie też spis treści tego materiału, więc jeżeli szukacie konkretnego momentu, na dole w opisie. Buildzik jest, powiedziałbym, bardzo płynny pod względem tego, jak go rozwijamy. Wymagane są praktycznie tylko 2-3 unikalne itemy, mniej więcej w połowie naszego rozwoju postaci, reszta jest albo opcjonalna, albo progresowa. Oczywiście ja wam pokażę tą maksymalną, wydaje mi się, wersję, czyli nie musimy spinać dupy do na przykład 80 levelu, lecąc na jakichś krap itemach i dopiero wtedy będzie się fajnie grało, bo itemy, które do tego builda są potrzebne, wymagają na przykład 80. Nic z tych rzeczy. Powiedziałbym, że ten buildzik jest dość noob friendly i bardzo przyjemnie mi się klepie fabułę, bo nie musimy mieć wymaganych itemów, by wszystko trybiło w miarę dobrze już na start. Ja chyba do 75 levelu leciałem na tabuli przedmiotach, które mi wypadły gdzieś w 3-4 akcie. Dopiero wtedy się zacząłem przenosić na to, co już jest mi bardzo potrzebne do finalnej wersji tego builda. Zaczynamy budowę od itemków bardzo tanich i krapowych, a kończymy na itemach bardzo drogich. To sprawia, że zarówno można ten build traktować jako Blickstartera albo coś do zarabiania hajsu. No, z farmieniem Guardianów i takiego bardzo dalekiego endgame'u tak średnio bym powiedział, no ale zaczynamy. Rozdział pierwszy. Zalety. Zajebisty clear speed, kiedy jedną ręką klepiemy sobie Niemca w kask, a drugą faktycznie gramy. Bardzo tani w budowie na początku, przyjemny, satysfakcjonujący po prostu gameplay. Mieszanka aur i heraldów nakładana na miniony, dobry farmer walutki. Po prostu przechodzimy hordą potworów przez mapy. Mamy też solidne auto-efekty, czyli atakując moby nakładamy na nie boosty dla naszych minionów automatycznie. Nie ma tutaj masakrycznego balansowania skillami, by coś zdziałać, że wiecie, najpierw Q, 2 sekundy, później W, żeby to się wszystko jakoś trybiło. Nie, to jest po prostu bardzo przyjemne i bardzo proste. Bardzo, jak mówiłem, płynny buildzik, który możecie sobie też dowolnie modyfikować. I tutaj zapraszam was oczywiście do jakichś tam komentarzy, tylko tradycyjnie bez pawowo-exile'owego raka, że ktoś wie lepiej. Wady. Nie jest to tank, czyli endgame nie będzie nam tutaj szedł aż tak płynnie, wymaga w pełnej formie sporo przełączania skilli po śmierci, bo część umiejętności mamy jakby ukryte. W pełnej formie, jaką wam tutaj opiszę, to gra mocno na styk pod względem statów, itemów. Mi zostało coś koło chyba 150 many, kiedy przyzwanie sobie zombiaka kosztuje chyba 90 parę, więc naprawdę pójście tutaj w odpowiednie przedmioty, przede wszystkim inteligencję, gra ogromną rolę. Rozdział drugi. Klasa i levelowanie. Wybieramy czarodziejkę oraz dążymy do dwóch czterolinków. W pierwszym czterolinku umieszczamy sobie Rise Zombie, Minion Damage, Melee Physical Damage oraz jak bijemy 31 poziom, to dodamy tam sobie jeszcze Fortify. W drugim czterolinku wsadzamy Summon Skeleton, Melee Physical Damage, Minion Damage oraz Melee Splash Support. Spróbuję wam powklejać to jakoś na ekran. Na szkieletach i zombiakach przebijamy się po prostu przez fabułę, do tego dodając aurę Hatred połączoną z Generosity. Jak dostaniemy Chaos Golema, to również sobie go używamy. Kolejnym levelującym skillem jest Flash Offering połączony z Calling Strike oraz Increased Duration. Skill gemy tradycyjnie możemy kupić sobie chyba u Silosy czy Sajosy, jak on się tam nazywał, w bibliotece w akcie trzecim po wykonaniu dla niego questa lub na po prostu Poetrade. Skill gemy możemy delikatnie levelować
ewoluować, ale nie mocno na początku, bo z czasem zacznie nam brakować po prostu siły. Zdejmiemy sobie jakiś przedmiot, który będziemy chcieli zmienić na inny i okazuje się, że brakuje nam właśnie siły. Rozdział trzeci. Drzewko rozwoju. Jest dość dowolne, nie ma przymusu, by iść konkretnie, idealnie, krok po kroku i tak dalej. No, oczywiście względem tego, jak ja to mam rozwiązane, czyli no, wydaje mi się, że powinniście iść dość podobnie, ale nie konkretnie, po prostu pole po polu. Na początku interesuje nas lewa górna strona, czyli bonusy dla minionów i ich ilości, bo to na początku nas najbardziej interesuje. Duże pola, takie jak Leadership oraz Dreamer, zostawiamy na później, gdzieś plus 70, plus 80 level, podobnie wielkie pole Mind Over Matter oraz to, co się znajduje za nim. Otrzymujemy też od 3 do 4 miejsc na klejnoty na start, do 5 możemy nawet dojść, one w kolejnym punkcie. Pola Dreamer z prawej strony oraz Mind Over Matter z lewej przydadzą nam się do zwiększenia maksymalnej many. Buildzik działa po prostu tak, że będziemy mieć zajęte mniej więcej 95% puli many aurami, czyli bardzo mało zostaje na to, żeby sobie nawet przyzwać szkieleta czy przyzwać zombiaka i musimy bardzo, bardzo mocno pakować w to, żeby jednak to gdzieś tam trochę zostało. W pełni wydaje mi się, że spokojnie powinniśmy przekroczyć koło 4,5k zdrowia oraz 1000 energy shielda z dobrymi itemami, więc też nie jest to jakiś tam, powiedzmy, bardzo kartonowy buildzik z 2500 zdrowia. Na samym dole mamy w zasięgu wielkie pole zdrowia, więc tam możemy sobie to wszystko dobrać i zboostować jeszcze więcej, no tyle, ile będziemy mieli hapsa ogółem. W przypadku bandytów wybieramy kill all, czyli bierzemy sobie punkty atrybutów. Rozdział czwarty. Klejnoty. 4 do 5 miejsc. Potrzebujemy tutaj jeden unikalny, ale dość tani to dust. Boostuje miniony, ale zmniejsza ich czas trwania, czyli powiedzmy one mniej istnieją po rzuceniu, te szkielety. Jednak my sobie to odbijemy tak, że nasze szkielety i tak będą istnieć prawie minutę w tym momencie. Kolejny unikalny to Intuitive Leap. Go umieszczamy z lewej strony drzewka. On pozwoli nam na użycie 4 pól bez konieczności podłączania ich do drzewka. I dlaczego umieszczamy ten klejnot właśnie tam? Bo znajdziemy tam plus 8%, plus 6 i plus 6% zdrowia, bonusy do odporności i siły, nie musimy ich podłączać do drzewka, czyli oszczędzamy sobie punkty atrybutów właśnie tym klejnotem. Trzeci i czwarty gem, jaki wsadzamy, to w sumie nasza wolna wola. Najlepszym oczywiście wyborem będzie procentowe maximum life oraz minion damage. Możemy sobie też odbić odpornościami, jeżeli nam ich brakuje w przedmiotach. Dlaczego 4 do 5 miejsc? Bo piąte miejsce możemy sięgnąć z lewej strony drzewka obok wielkich pól zdrowia, kosztem 2 pól siły albo na przykład 2 pól regeneracji zdrowia. Rozdział piąty. Ascendancy, czyli nasza podklasa, chyba oczywistością jest, że wybieramy nekromantkę. Pierwsze pole dla nas to Invoker, zboostowanie zdrowia i obrażeń minionów. Kolejny krok to Bone Sculptor. Z racji, że nasza główna armia to szkielety, a nie zombiaki, no to po prostu nam tutaj ładnie boostuje. Od tej pory przyzywamy je trójkami, a nie pojedynczo, co bardzo ułatwia nam robotę. Na początku może to trochę irytować, że szkielety istnieją, jak mówiłem, po kilkanaście sekund, ale my sobie to przedłużymy. W finalnej wersji będziemy je mieć nawet co minutę, czy powiedzmy ich czas trwania będzie trwać nawet minutę. Co ważne, skeleton hits can't be evaded, prawda? Bardzo fajna sprawa. Krok trzeci to Flashbinder, czyli nasze minionki mają 1% redukcji wpuszczanych obrażeń fizycznych za każdego zombiaka, a będziemy mieć ich nawet 11. To ma wpływ też na nasze szkielety. Sam perk oczywiście boostuje też zombiaki. Krok czwarty to Puppet Master, czyli właśnie przedłużenie trwania szkieletów i ich ogólne zboostowanie. Do tego minionki walą 30% mocniej, jeżeli nie użyliśmy ostatnio skilla minionowego. Czyli szkielety wskrzeszamy sobie falami na przykład co 40-30 sekund, a flash offering robimy co powiedzmy 10 sekund, czyli te kilka sekund one są zboostowane pod względem obrażeń. Rozdział szósty. Itemy. Tutaj praktycznie wymagane do dobrego trybienia na początek. Wydaje mi się, że są potrzebne na początek dwa unikaty. Po pierwsze, Albaron's Warpath, czyli butki. One dadzą nam dodatkowego szkieleta, zwiększą siłę, czyli również zdrowie i tam trochę innych rzeczy. Drugi dobry unikat tutaj to Scythe Brief. Jakoś tak, regeneracja many, odporności, ogólne bonusy dla naszych minionów. Prosta sprawa. Zbroja. Tutaj są aż 3 warianty. Albo bierzemy klasyczną tabula rasa na 6 slotów, wsadzamy tam po prostu zombiaki. O linkach skillów zaraz wam też opowiem.
albo bierzemy, to co ja akurat tutaj wziąłem na materiale, 4 linki i 2 linki, legendarną Victorious Influence, albo 6-linka z dobrymi statami pod Energy Shielda, odporność, zdrowie i tak dalej. I tutaj w zależności jak chcemy grać, czy bardziej pod aury, czy bardziej pod mocne zombiaki. Jeżeli bardziej mocne zombiaki, to 6 lepsza, jeżeli bardziej pod zaurowane szkielety i zombiaki, to ta 4 Victorious Influence. Pierścienie to Unset Ringi z bonusami do statystyk, głównie inteligencja i siła, odporności oraz zdrowie. Dlaczego Unsety, a nie inne? Bo tam w Unset Ringi zmieścimy sobie golema oraz w przypadku walki z bossami, na przykład, którzy nie mają wokół siebie zwłok, desecrate do stworzenia tych zwłok. Powód jest taki, tracimy nieco soketów dobierając świetny miecz dwuręczny, czyli nie mamy dodatkowych slotów na przykład w tarczy. I w sumie miecz tutaj to najdroższy, a item w tym bildziku, czyli Queen's Escape. Obrażenia minionów, szybkość minionów, że latają jak porąbane po całej mapie, zdrowie minionów oraz więcej zombiaków i szkieletów oraz, co ważne, bardzo długo istniejące szkielety. Niestety 6 link tego przedmiotu jest dość drogi dla początkującego gracza. Dalej, rękawice żółte z bonusami do zdrowia, odporności życia. Hełm też nie jest jakiś tutaj bardzo ważny, czyli powiedzmy jest progresowy, czyli dobieramy sobie przede wszystkim rodzaj hełmu, Bone Helmet, dający nam z góry bonus do minionów, jakiś żółty, dający nam też zdrowie, odporności, najlepiej jeszcze bonus z maksymalną ilością szkieletów i zombiaków. Ewentualnie jak trafimy enchant na obrażenia szkieletów, to też w sumie nawet lepiej. Czyli jak widzicie, drogo poza mieczem nie jest. Wszystko jest bardzo progresowe, po prostu ulepszamy sobie statystyki przedmiotów. Oczywiście im lepsze statowo itemy, tym lepiej. Ważna jest tutaj siła, inteligencja. Bez tej drugiej, czyli bez inteligencji, no możemy nie zmieścić się z maną i zrzucaniem czarów. Może się okazać to, że będziemy mieli za mało many, żeby móc sobie na przykład skrzesić zombiaka bez zdejmowania jakiejś aury. Pasek. Dużo siły, dużo resów, dużo zdrowia. Prosta sprawa, cały ekwipunek. Rozdział 7. Linki w przedmiotach i skill gemy. Staramy się mieć jak najwięcej linków pod szkielety. Może to być na przykład w tabula rasa, może być w pięciolinku. W końcowej formie wsadzamy je w miecz. W kolejności od najważniejszego, czyli oczywiście Summon Skeleton. Melee Physical Damage Support, Minion Damage Support, Melee Splash Support, Maim Support i Ruthless Support. I tutaj chwila przerwy. Achtung, uwaga, warning i tak dalej. Dwie wersje tego builda. Jedna to mniej aur, ale silniejsze zombiaki. Wtedy w zbroję sześciolinkową wsadzamy w kolejności. Rise Zombie, Fortify, Minion Life, Multistrike, Minion Damage i Brutality. W sumie tam Fortify to możemy wsadzić w obojętnie które gniazdko. W mojej formie w zbroi Victorious Influence, czyli w tej, którą widzicie na materiale, robimy 4 gniazda połączone i 2 połączone. W czwórkę wsadzamy Herald of Purity, Increased Duration, Purity of Elements oraz Enlighten. W dwójkę wsadzamy Hatred oraz Val Haste, z podkreśleniem, że to jest Val Haste. Co to sprawi z Victorious Influence z tą zbroją? To, że 4 zamontowane w to boostery, aury, rozłożymy sobie jeszcze mocniej na miniony za pomocą wbudowanego w zbroję Victorious Influence perku Generosity. Teraz 4 w innym itemie. Jeżeli idziecie w aury i zbroję Victorious Influence, to tutaj wsadzamy sobie po prostu zombiaki w 4. Rise Zombie, Multistrike, Fortify oraz Minion Damage. To sprawi, że zombiaki będą nieco słabsze, bo nie będą miały jeszcze 2 dodatkowych gemów połączonych supportowych, ale ogólnie wszystkie miniony zboostujemy Heraldem, odpornościami na żywioły, Hatredem i Haste'em naraz w zbroi. Jeżeli idziecie w zombiaki 6L w zbroi, czyli 6, to 4 wsadzamy sobie tu jakieś aury, Enlightened oraz właśnie nie odpalimy ich aż 4 naraz. Czyli jeżeli gracie na zbroję 6-linkową w zombiakach, wtedy w 4 wsadzamy sobie aury. Jeżeli odwrotnie, no to w 4 wsadzamy zombiaki. Kolejna 4 to Faster Casting Support, Flash Offering, Increased Duration oraz Calling Strike. Tutaj w sumie jestem ciekawy, czy do Calling Strike będzie poprawnie trybić, nie wiem, ale po prostu rzucamy w zwłoki Flash Offering boostujący nasze miniony. On jest też szybszy, dłużej trwa, tak? W kolejną 4 wsadzamy Curse on Hit, Faster Casting, Arc oraz Vulnerability.
czy jakoś tak naprawdę mam problem z tą aurą. Co to za dziwna kombinacja? Otóż waląc arkiem w moby, ten promień, prąd rozchodzi się po nich masakrycznie szybko. Plus do tego, klątwa rzuca się automatycznie na nich i zwiększa im obrażenia fizyczne od naszych minionów i mogą jeszcze dodatkowo krwawić, czyli jeszcze dodatkowo obrywają. Ale to skill dość szybki i prosty, czyli rzucamy sobie po prostu arka, on przeskakuje pomiędzy mobami, nakłada na nie klątwy i jeszcze dodatkowo trybi z naszym heraldem. I tutaj mamy dwie opcje zmiany. Możemy wsadzić zamiast arka na przykład flame dash do szybkiego poruszania się po mapach, jeżeli ktoś już bardzo lubi sobie latać po mapie, a zamiast vulnerability dać enfeeble, co sprawi, że moby będą biły lekko słabiej, a nam da to lepszą przeżywajkę. Plus, uwaga, jeżeli idziemy tutaj ze zbroją Victorious Influence, o której mówiłem, którą pokazuję w materiale, to waląc tym arkiem w grupy mobów, tym bardziej rzadkich, odpala nam się Herald of Purity, czyli takie malutkie minionki boostujące jeszcze nasze miniony jak cholera. Rozdział 8. Potionki. Dwie zdrowia, jedna z instant recovery, bo bywa, że oberwiemy mocno i nagle dętka. Druga potka oczywiście na usunięcie krwawienia. Trzecią dobrałem sobie Rumi's Concoction, czy jakoś tak, pancerz. Prawda, szansa na blok, przeżywajka. Po prostu. Mana czasami się przydaje. Tutaj wybrałem sobie szybkie odnawianie się tej potki. 50% natychmiast się odnawia oraz zwiększony pancerz w trakcie jej użycia. Wydaje mi się, że dobry rol pobocznych statystyk. Z ostatnią klasyczny Quicksilver. W tym wypadku zmniejszone użycia, by móc użyć ją parę razy częściej. Rozdział 9. Pantheon. Szczerze? Ten aspekt gry jest dla mnie do poprawki, do rozbudowania, bo wieje nędzą i rozpaczą, często wybierając praktycznie ten sam zestaw. Za głównego boga wybrałem Lunara, czyli redukcja obrażeń fizycznych za każdego moba, plus wszystkie bonusy Lunarisa też się tutaj nadadzą. Za pomniejszego boga wybrałem sobie Tukohame, mimo że nie jesteśmy tankiem, nasze szkielety potrafią walić naprawdę daleko od nas, a my tylko arkiem poprawiamy klątwą i dodajemy jeszcze heraldy. Jeszcze większa redukcja fizycznych obrażeń stojąc w miejscu, więc wydaje mi się, że to wszystko razem ładnie działa. Rozdział 11. Układ skilli na pasku. Tutaj jest nieco zabawy, bo używamy więcej aur i skilli niż mamy slotów, ale one działają w tle. Wystarczy je po prostu zaktywować, a potem sobie zmienić slota. Mój układ jest taki. Shift z lewym to walenie arkiem, środkowy to hatred, prawy to wall haste. Tutaj przyłączamy go na chwilę na normalne hejsta, aktywujemy aurę i zmieniamy na Valhejsta. To sprawia, że kiedy się naładuje, możemy wcisnąć prawy i mocno zboostować nasze minionki na krótki okres czasu, a aura hejst dalej działa w tle. Pod Q, szkielety, czyli rzucanie ich co 40-50 sekund albo po prostu w moby, jakie chcemy zabić. Pod W, Flash Offering rzucany co 10 sekund, mniej więcej boostujący nasze miniony. Pod E, zombiaki, jak padną, to się podniesie, zmieniane na chwilę na Chaos Golema, tylko żeby Chaos Golema włączyć i z powrotem przełączamy sobie tutaj na zombiaczki. R to Herald of Purity, zaś T to Purity of Elements, czyli aury. Oczywiście jak gracie pod zombiaki sześciolinkowe, to musicie sobie te aury ustawić inaczej, bo wydaje mi się, że cztery się wtedy naraz nie zmieszczą. Można też ukryć Heralda i zamiast niego dać na front Desecrate, czyli tworzenie zwłok, kiedy ich brakuje. Walczymy z mobami, które na przykład nie mają zwłok albo nie tworzą zwłok z bossami, coś tam możemy dać Desecrate, żeby sobie szybciej z tych przyzwanych zwłok jeszcze przyzwać zombiaki. Rozdział 12. Finalnie, zabawa tym buildzikiem dla mnie jest bardzo przyjemna i bardzo tania. Zaledwie kilka dni nolejwienia wbiłem ponad 80 poziom, prawie wszystkie potrzebne itemy oraz wyfarmiłem też walutkę na jego budowę. Trochę bolał mnie ten miecz, ale też dałem radę go załatwić. Trochę irytuje to, że trzeba się lekko rozgrzać przed rozgrywką, czyli na przykład pozmieniać na pasku skille, by pochować aury, na front tych aur dać jakieś inne skille, ale potem gramy bez spiny. Do rozwalenia Minotaura może być tutaj problem tym summonerem, ale ze wszystkimi innymi mobami dającymi nam wytchnienie na odrodzenie szkieletów i zombiaków nie powinno być problemu, więc nawet wydaje mi się, że jakieś tam silniejsze bossy da się nim rozwalić, ale przede wszystkim jest to buildzik dedykowany graczom w miarę nowym, mającym mało waluty i szukającym czegoś, co jest proste w rozgrywce. Możliwe, że z tego buildzika będą live'y, to spróbuję go wam pokazać w akcji jakoś na żywo.
Na koniec tradycyjne dzięki dla sponsorów browarniczych tego kanału. Dzisiaj scenka z ciastem świątecznym w tle i waszymi awatarkami. Dzięki Latino Killa, Tobilub, Maruc, Lansen, Caesar Van Kane, Guster, Ricopel, Furious, Play the Game, Lucas, Art, Elmo 350, Pan Grulik, Agoi PS, Skyminer, Gatki, Lysy, Scott Bank, Mikus, Matamet oraz Bulu. Ten ostatni live'uje z Poe, to możecie go tam, nie wiem, zasubskrybować, jak napisze coś w komentarzu czy coś. I to chyba wszystko w tym trochę przydługim filmie. Tyle.